Słuchajcie, tak, żebyśmy nie obrali na duchu. Kościół zawsze jest w kryzysie. Macie tutaj tekst Oczywiście, tak, tak. Ale nie tylko, popatrzcie, tego jest więcej. Proszę bardzo. Święty Chryzostom. Bałagan i zamieszanie, leki śmiech, ogólne pobudzenie. Jak miejsca otwarte dla wszystkich, zupełnie nie jakbyście byli w łaźni. Nie? I tak dalej, tak? Do Komunii Świętej. Nie pochodzimy z bojaźnią, ale kopiąc, uderzając, przepełnieni gniewem, popychając naszych sąsiadów w pełni nieporządku, tak? Dalej. A Eusebiusz z Aleksandrii, popatrzcie. Wyjdziesz zaś w Dzień Pański i co widzisz? Jedni grają na cytrach, inni tańczą i klaszczą, inni siedzą i omawiają bliźnich, jedni się biją, inni kłócą i tak dalej. A gdzie jest muzyka i tańcy, tam biegną wszyscy. Gdy Herod zwołuje ludzi do kościoła, to wszyscy są zmęczeni i osłabieni. W którym wieku? Szóstym. Tak. Początek szóstego, tak. No. I tak dalej, i tak dalej. No potem dalej. Zaraz przyszli muzułmanie. No. Tak. Dalej. I się skończyło. I zrobili to. Dalej jeszcze, tak? I pozamieszali. Musimy się smucić z powodu tych, co idą na zatracenie. O takich mówię, co przychodzą do kościoła, pragną się raczej kłócić niż modlić. Kiedy powinni w kościele uważnie słuchać czytania Słowa Bożego, oni na zewnątrz załatwiają sprawy i odważają się obrzucać różnymi obelgami. To był prorok? Kto? Nie. Pisał o tym, co widział. Tak. No, też kluczowy. Dalej. No, ile teraz na placach publicznych i w atriach bazylik zajmuje się sprawami i interesami, tak? I takie wicie, tak? Takie rzeczy różne piękne. No ale dalej, nie tylko zadane. Święty Augustyn. Tak, miał problem. Bo ludzie katechumenów przygotowywał i oni po chrzcie robili wielką imprezę, czasami nawet w świątyni. I na drugi dzień, jak mieli przyjść, to już nie byli w stanie, bo mieli wszyscy kaca, tak? Wawrzyce zaś miał problem z wydrukowaniem uczniów na grobach męczenników, nie? Bo sobie robią, oczywiście, to jest związane z duchowością. To były libacje, to była głęboka tradycja rzymska. No tak, ale dalej się chcieli to kontynuować tę tradycję? Bo to było takie związane z oddawaniem kultu. Ale zobaczmy. Z pamięcią umarłych. Na idealizowaną mszę turecką lat temu 70 czy 80, tak? Takie rzeczy na przykład. Kapłan mógł sprawować jedną mszę świętą tylko, więc gdy miał trzy intencje, stosował obejście. Sprawował trzy mszy święte do konsekracji, potem te wszystkie trzy naraz konsekrował i dalej znowu trzy razy odmawiał, nie? Na przykład, tak? To biskup Rysi jednak nie jest jakiś innowacją. No. Siłkę tradycjonalistą. Krypto. I wiele podobnych takich rzeczy. Wydaje mi się, że odmawianie rzańca podczas mszy świętej, zachęcanie do odmawiania, nie samo odmawianie. Zachęcanie do odmawiania to jest znacznie gorszy błąd liturgiczny niż jakieś tam, że gość pójdzie i nie przykryje kielicha, dajmy na to. I jeszcze coś budzącego nadzieję, chociaż nie wiemy, jaki jest tego jakby przyczyna. Tak, popatrzcie, to jest akurat do roku 2000, musicie mi uwierzyć na słowo, 2018 od 80. Główna linia to jest uczestniczący we mszy świętej w niedzielę. Tak? Maksim było stan wojenny, 82 rok, tak? I to było prawie 57%. Nie, nawet było 57%, tak? W tej chwili, znaczy w 2018, teraz pewnie jest mniej, jest około 17%. Ale popatrzcie, co wolno mówić. To są ludzie przyjmujący Komunię Świętą. W okresach bezwzględnych, to znaczy nie wśród tych, którzy są przy, tylko w ogóle. Było 7,8%, jest 17%. Jakość. Czyli ponad dwukrotnie wzrosła liczba komunikujących. Oczywiście jest pytanie, czy to jest efekt pogłębionej ludności, że w kościołach mamy mniej ludzi, ale więcej wiary, czy też dlatego, że ci, którzy przychodzą, bardziej podchodzą, są mniej surowi do swoich grzechów. Tak? To jest oczywiście pytanie do zbadania. Tak? Połowa kościoła wstępowała do komunii. Pewna amerykanizacja, 99% ludzi przystąpiło do komunii. To jest po prostu część liturgii się stała i w niektórych parafiach dokładnie, to jest niestety osoba po przyjęciu jest na przyjęciu. Wychodzi na parking,
Bo wtedy łatwo wyjedziesz z kościoła, bo tak, nie ma kolejki. Deklarowane uczestnictwo w katechezie to widać. No to jest błąd, to jest tragedia. Ciekawostka dla mnie, że chociaż wiadomo, im większe miasto, tym mniejsza religijność, tak? Ale wśród ludzi, którzy się twierdzą, że są głęboko wierzący, najwięcej jest w miastach średnio dużych, znaczy do 100 tysięcy. Wcale nie na wsi. No ciekawe. Ale to są w ogóle wierzący, a ja mówię o głęboko wierzących, tak? I to jest chyba najważniejszy wskaźnik, zaufanie do kościoła. Od roku, niestety do 2007, tylko do 1989. Największy minus był gdzieś około 1992 roku, przed ten poprzedni ten, ale co to jest? Dwie rzeczy się wydarzyły. Konkordat lub powstanie tej KAI, Agencji Informacyjnej, i patrzcie, jak poszło do góry. Oczywiście mogą być inne przyczyny, nie? Ale tak się twierdzi, że te dwie rzeczy zrobiły. To jest w latach do 2021. Do 2020, z tego roku nie mamy. Znowu, zaufanie i ci, którzy deklarują brak zaufania. Widać, że już się zacięło. Nie, już się to przycięło. To chyba będzie wszystko, wiecie?